Zobaczcie, jaka tu piękna sztuka stoi. Patrzcie, jaki piękny prawdziweczek. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zobaczcie, kto jest. Hejka! Długo Karoliny nie było. No i gdzie dzisiaj przyjechaliśmy? Na Rydze, więc życzymy miłego oglądania. Tu jest taka droga. Zobaczcie tutaj. Patrzcie, od razu rydze rosną. Tutaj, wszędzie, wszędzie są rydze. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Tu są rydze. Karolina, tu są rydze, co nie? Tu są. Zobaczcie. Tu wszędzie są rydze. Przy samiutkiej drodze. No tu jest droga. Dobra. Zbieramy. No i tu mamy pierwsze rydze. Zobaczmy. Oj. Są niestety robaczywe. Po tamtej stronie też. To ma tylko jedną dziurkę. Można zjeść. Nie, ta jest droga. Zabieram. Reszta. Reszta. Robaczywa. O, tamte zdrowe. To też prawie zdrowe. Ciekawe, jak tam w środku będzie, jak tutaj przy drodze takie już swe są. A nie wiem, nie wiem. Bo tam będzie tylko dużo. To takich dużych chyba nie będziemy się zbierać. Nie? Tylko takie malutkie. No dobrze. O, tutaj taka jest ładna. Są rydzyki, zobaczcie. Deszczyk popadał, o widzicie. No ale co z tego, jak są dziurawe. No niestety. I co? Robaczywe. Robaczywe. Szukamy dalej. Może chociaż na obiad uzbieramy. Robaczywe to. No jak? Ja już mam trzy. Ja mam dwie. To jest pięć. To tak. Sobiutko. O, wszystko. Wszystko zjedzone przez robaki. No niestety. O, mam zdrową. Jest zdrowa. Tutaj taka malutka rośnie. Oj, ta zgniła. Tyle mamy rydzyków. A tutaj mamy kanie. Zobaczcie, jak ładne. Trzymaj. Ale duża. Obcinaj. Zdrowa będzie, czy nie? Myślę, że tak. Zdrowe, będą schabowe. O, zobaczcie, coś wam pokażę. Tu mamy taką rydzę, ale zobaczcie, nie ma blaszek od spodu. To jest rydza piaskowa. Tutaj, o, zobaczcie, tutaj mamy. Tutaj już są takie blaszki. A ta nie ma blaszek. No zobaczcie, dwie rydze i dwie jadalne. Jakbyście taką znaleźli, to zabierajcie śmiało. To jest grzyb jadalny, tak samo jak i ten. Co nie, Karolina? Krzaki i krzaki. A mówiłam raz na innym odcinku, że nie będę z Michałem jeździć na rydze. A tu cóż. Jednak jestem. Oj. Tak, powróciło. Mam nadzieję, że tęskniliście. Michał, pomachaj. Dzień dobry. A więc Michał. Ale to trzeba się nagimnastykować. No, dlatego nie lubię tu. Trzeba się naskrinać. Być. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że na pewno nazbieralibyśmy tu więcej muchomorów niż rydz. Serio. No cóż. Ogólnie to obawiam się, że coraz rzadziej będę się pojawiać na odcinkach. Z tego względu, że już niedługo październik i wracam na studia. No. Więc wybaczcie. Ale krzaki. Michał, po
Michał szedł. Gdzieś tam. A ja na niego sobie poczekam. Wyszłam sobie na pole. Michał jest... tam gdzieś. No, gdzieś tam. Pustki. Wszystko ma Michał. Rzuciłam, może by nie dźwigać. Pobrudziłam sobie paluszki. Nadchodzi Michał! Pokaż, ile masz. Cześć, Johnny. Ja mam bardzo dużo. Cześć, Johnny, cześć, Johnny. Zobacz, ile mam ryzyków. No tak, do ciebie na obiad starczy. No jak. Zobaczcie, jaka tu piękna sztuka stoi. Patrzcie, jaki piękny prawdziweczek. Ale ogromny, ale gruby, co nie? Mhm. Czekaj, trzeba wykręcić, tak? Bo się ludzie czepiają, że ja wyrywam. Trzeba zasłonić. O, zobaczcie, jaki piękny. Po prostu gigant. Ale ładny, prawie go rozjechałem. Trzymaj, będzie zdrowy? Czy nie? Co, taki twardy? No. Zdrowiutki jest. Super. Ładuj do wiaderka. Albo do koszyczka. O. Zobaczcie, mamy kołpaczki. Dużo ich tu rośnie. I są wszystkie zdrowe. Ślimaki są. Dzisiaj mam operatora. Już nie muszę nagrywać z ręki. O, wszystkie zdrowiutkie są. A ten już stary. Mam takie młodziutkie. Czemu nie zbierasz grzybów? Ja jestem operatorką. Aha. O, zobaczcie, jakie kołpaczki. No. Ładnie, ładnie. Podoba mi się. Dobrze. To są tak, no. Prawie wszystkie zdrowe. No, to dobrze. Lubisz kołpaczki, ty nie? Czy słoiczka? No. Lubię. A to zbieram, bo ty lubisz. Dziękuję. Wiesz, jaki dobry mąż? Pewnie. Najlepszy. Tu jest pająk, tam jest Michał, tu jest pająk. Nie wiem, czy ile tu jest kołpaków. Tak, tu jest dużo. No, ale będziesz miała roboty. Co? Z takich rzeczy to mąż robi, a nie żona. Prawda? No. Grzybki, grzybki, grzybki. A ja mam proste wiaderko. Ja dzisiaj chodzę z kamerą. Kamerzystka. A ty zbieraj. Ale niestety w tym lesie chyba po raz ostatni są grzyby, bo praktycznie wszystkie drzewa tutaj są oznaczone. Będą wycinane. No. Więc niestety... Za rok tu nie będzie ani jednego drzewa, no i skończą się grzyby tutaj niestety. No, więc musimy nazbierać tak w tym roku. Mamy kupaczki, a tu tadam! Prawdziwe tak. Śliczny. Na pewno będzie zdrowe. No oczywiście. Mamy pięknego, zdrowego prawdziwka. Śmieszny. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się ze smurfami. Smurfy mieszkają w takich chatkach z grzybów, co nie? Kołpaka.
Nie, ale patrz, no bo mówię sobie, widzę, że mi przypomina tego. Domek Smurfów. Tak? Smurfy mieszkają w grzybach, no i takie, no śmieszne. No, w sumie masz rację. No widzisz? Fioletowy grzybek. Taki śmieszny. Kopaki, Michał. Johnny. Prawdziwe. Kołpaczki. No. Tu i tu. Patrzcie, ile tego jest. A co rośnie tam? Troszkę zjedzony. Troszkę bardzo. Wyglądek, kwiatek. Taki ma kształt. Co nie? Tak. Patrzcie, ja mam. Jeszcze z pół godzinki mam pełen koszyk. I prawdziwka. A Karolina chodzi i nic nie robi. Nagrywam. Profesjonalne ujęcia. Dum, dum, dum. Ja mam prawdziwkę. Aha, tam. No. Taki, taki mały. No, zobaczyłem już kilometra. Trochę stary. Taki stary, taki nie do wzięcia. I sobie to rośnie. Jo. O, słoneczko ładne wyszło. Fajnie świeci. Mhm. Zbieramy dalej. Zbieramy dalej. Zgubiliśmy się, nie? No, my się nigdy nie gubimy. O, kto się nie gubi, ten się nie gubi. Ogólnie może tak kilka słów dla osób hejtujących. A moim zdaniem każdy może zbierać grzyby tak jak chce. Czy wyrywa, czy wykręca, czy po prostu, nie wiem, przycina korzeń, to tam. No właśnie, bo ludziom przeszkadza to, że ja grzyby wyrywam albo obcinam. I mówią mi, że o, w następnym roku już tych grzybów nie będzie. Ale ja grzyby zbieram od 20 lat w tych samych miejscach i cały czas tak robię i grzybów jest coraz więcej. Tak, więc no jakby to chyba nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, także... Gdyby ich teoria się sprawdziła, to grzybów by nie było w tym miejscu. No właśnie. A ja chodzę w te same miejsca od kilkunastu lat i grzyby cały czas są. Dlatego, no właśnie, prosimy się zastanowić przed zadaniem jakiegokolwiek komentarza, bo jednak takie to trochę niepotrzebne. Wy się naoglądacie tych YouTube'owych specjalistów, którzy mówią, że tak nie wolno robić. I wy później się innych czepiacie. No, a tak nie trzeba. Każdy zbiera po swojemu i tyle. Dokładnie. Tak, pod spodem są reklamówki. Tak. I liście, i szyszki, co tam dokładnie. Jeszcze było? Coś tam było. Nie jakieś... wiem. No, patrzcie. Jeszcze troszkę był cały koszyk, no ale no. Już nie było więcej, no niestety. W sumie same kołpaki i mamy dwa prawdziwki tak, tutaj. Tak, jeden pod spodem. Mhm. Oj, będzie troszkę słoiczków. No. To nie? Ja. Wiesz, co znalazłem przy drodze? Tak, prawdziwka. Wysiadam z auta i cyk, prawdziweczek sobie rośnie. Tak, trzeba to wykręcić. Wykręcamy, zakrywamy dziurkę, bo grzyby nie urosną. I co? Jest zdrowe, trzeba go zabrać. No i mamy drugiego przy drodze. Taki ładny rośnie. Oczywiście, że jest zdrowy. Kto to tu idzie? Dzień dobry, teraz czas na kurki. Tak, mieliśmy miejsce. I teraz pozbieramy troszkę kureczki. Stary prawdziwczyk. Zjedzony. I żony go, a nie. A myślałam, że pozerwał. No, zjedzony, tego nie bierzemy. O, no, kureczki, tak. Nikt już nie chodzi na te kurki. No. Znudziły im się. Chyba tak. Tak jak tobie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie mam dość. Dobrze. To zbieramy. Nic teraz znalazłem. Twojego ulubionego grzybka. Tak. Taki to fajny, dobry. Mały, zgrabny. Mhm. Ale się trzyma strasznie. Muszę go odciąć. O, jaki fajny. Trzeba go przyciąć. O,
Jest czyściutki. Super. Zabieramy go. Pewnie. Co my tu mamy? Prawdziwka. To jest prawdziweczek. Musisz ładnie wykręcić, żeby się nie czepiali. Ale wykręcaj, kręć nim w koło, ładnie. Tak się kręci. Tak, i trzeba jeszcze ugnieść dziurkę. O. Zdrowy? Zdrowy. Dawaj go do wiaderka. Ta-dam! Staruszek. Ciemno w tym lesie. Jest godzina w 3:30. Oczywiście po południu. Tuptamy. Dobra, musimy to jakoś zmieścić. Kureczki dosypię. O. Te wyciągnę. Prawdziweczki dam tu na górę. Dobra. I tutaj muszę wsypać te rydzyki. O, kania jedna. I rydzę tutaj wsypię. O, zobaczcie. O, jak pięknie. No, kolorowo. Tak. Patrzcie. Super. Jesteś zadowolona, Karolina? No, jasne. Jakby spoko. Zobaczcie. Jedna kania. Rydzę. Prawdziweczki. Tutaj mamy kozią brodę. Kurki oczywiście, żółciutkie. No i kołpaki. Ale dużo grzybów. No i to różności. Calutki koszyk. Podnoś. Pokaż, że jesteś silna. Jestem silną, niezależną. Ostatnio pisali w komentarzach, że to taki leciutki koszyk, że tam są gazety, liście i szyszki pod spodem. Spadła kozia broda. Oj. Troszkę się połamało, ale trudno. Co, ciężkie? Troszkę. Tak? Nie, no jestem mięśniak fest. Z 10 kg jest. Może więcej? Może będzie, nie wiem. Zważamy. Grzybobranie udane. No i co? My się będziemy z wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. No teraz obowiązki. Musisz to wszystko ładnie wyczyścić. Powodzenia, Michał. Powodzenia. Pa, pa. Zara. Tak się robi mięśnie, proszę Państwa. Tak się robi mięśnie.